tym rozdziale będziemy modyfikowali kolor wybranych obiektów na zdjęciu. Wykorzystamy w tym celu narzędzie krzywe i będziemy pracowali w trybie Lab. No to przejdźmy teraz do tego trybu. Wybieramy oczywiście Image, Mode, następnie Lab Color. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, chcemy skorzystać z narzędzia krzywe. W tym celu wykorzystamy warstwę dopasowania. Możemy więc przejść do panelu Adjustments i wybrać Curves. Możemy również skorzystać z innego skrótu, wybieramy Layer, New Adjustment Layer, a potem wybieramy oczywiście pozycję Curves. Zatwierdzamy klikając na przycisku OK. Powstała nowa warstwa dopasowania krzywe. Chcemy modyfikować kolor obiektów, a więc nie będziemy pracowali w kanale Lightness, tylko wybierzemy sobie kanał A. Zmodyfikujemy kolor obiektów czerwonych, dwóch foteli na pierwszym planie oraz tych świateł w tle. Zamiast koloru czerwonego wstawimy tutaj na przykład kolor zielony. Jak dobrze wiemy, kanał A reguluje właśnie balans pomiędzy kolorami czerwonymi a zielonymi. Jeśli na przykład wstawimy jakiś punkt na środku i przesuniemy go na prawo, to oczywiście zwiększymy ilość koloru zielonego. Jeśli z kolei przesuniemy go na lewo, to oczywiście zwiększymy ilość koloru czerwonego. Na razie jednak zresetujmy sobie wszystkie ustawienia, klikniemy tutaj w prawym dolnym rogu i ponownie przejdźmy do kanału A. Chcemy znacznie zwiększyć ilość koloru zielonego, a więc łapiemy za punkt po lewej stronie i przesuwamy go na prawo. Rzeczywiście, zmieniliśmy proporcje kolorów, teraz dominuje kolor zielony. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby teraz przejść do innego kanału, na przykład do kanału B i w dalszym ciągu modyfikować pozostałe kolory. Jak dobrze wiemy, kanał B reguluje balans pomiędzy kolorem żółtym a niebieskim. Spróbujmy na przykład zwiększyć zawartość koloru żółtego. W kanale B kolor żółty wyświetlany jest po lewej stronie, natomiast kolor niebieski po prawej. Jeśli więc chcemy zwiększyć ilość koloru żółtego, to musimy złapać ten punkt po prawej stronie i przesunąć go na lewo. Oczywiście zwiększając ilość koloru żółtego, jeszcze bardziej zwiększymy zawartość koloru zielonego. Zwróćmy jednak uwagę na pewien problem. Oczywiście modyfikując kolory wprowadzamy zmiany do całego zdjęcia. My te zmiany chcemy ograniczyć tylko do kilku obiektów, do foteli na pierwszym planie oraz do tych świateł widocznych w tle. Żeby te zmiany ograniczyć i ochronić pozostałe kolory, skorzystamy z zaawansowanych opcji mieszania warstw. Zanim to zrobimy, przejdziemy na chwilę do panelu Channels. Popatrzmy na poszczególne kanały. Chcemy odnaleźć kanał, który zapewni nam duży kontrast pomiędzy obiektami modyfikowanymi a obiektami, w których chcemy zachować kolory. Na początku może włączmy sobie kanał Lightness. Tutaj mamy za dużo różnych odcieni szarości, a więc ten kanał nie sprawdzi się w naszym przykładzie. Włączmy na chwilę kanał A. Kanał A jest zdecydowanie za ciemny, praktycznie nie ma żadnego kontrastu, dlatego pozostaje nam kanał B. Tutaj mamy wyraźny kontrast pomiędzy obiektami jasnymi, w których zmodyfikujemy kolory, a obiektami ciemniejszymi, w których chcemy oczywiście te kolory ochronić. Czyli chcemy nasze warstwy mieszać tak, aby krzywe działały tylko na tych najjaśniejszych obiektach, czyli na obiektach, które chcemy zmodyfikować, ale żeby nie działały na obiektach, które chcemy ochronić, czyli na obiektach, które mają kolor szary. No to włączmy teraz wszystkie kanały, klikamy na pozycję Lab, przechodzimy do warstw, a następnie przechodzimy do zaawansowanych opcji mieszania. Klikamy prawym, wybieramy oczywiście Blending Options. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, będziemy pracowali w kanale B, musimy więc tą pozycję wybrać z rozwijanej listy. Oczywiście pojawiły się dwa suwaki. Górny suwak odpowiada za warstwę dopasowania, za warstwę krzywe, natomiast dolny suwak odpowiada za warstwę z naszym zdjęciem, czyli za warstwę tła. I nas będzie interesował właśnie ten dolny suwak. Chcemy, żeby warstwy były mieszane pod warunkiem, że mieszane będą tylko najjaśniejsze obiekty. Musimy więc oczywiście zdefiniować pozycję tych dwóch suwaków. Suwak czarny przesuniemy sobie na prawo. I rzeczywiście udało nam się uzyskać wstępnie pożądany efekt. Zmodyfikowaliśmy kolor tylko tych najjaśniejszych obiektów, czyli obiektów, które oczywiście mieszczą się w tym zakresie po prawej stronie. Oczywiście pojawiły się dodatkowo zniekształcenia, spróbujemy jednak je usunąć, wprowadzając płynne przejście. Metodę już znamy, mówiliśmy już o tym we wcześniejszych rozdziałach. Musimy oczywiście przytrzymać wciśnięty klawisz Alt i odsunąć na pewną odległość czarne wskaźniki. W ten sposób uda nam się usunąć wszystkie zniekształcenia i w końcu uzyskamy pożądany efekt. Możemy teraz kliknąć na przycisku OK, aby całość zatwierdzić. I rzeczywiście zmodyfikowany został kolor tylko najjaśniejszych obiektów, czyli obiektów, które w kanale B mają kolor biały. Oczywiście pozostałe obiekty, które są szare, są w tej chwili chronione. Tutaj nie modyfikujemy żadnego koloru. Dzięki temu kolory zmodyfikowane są tylko na wybranych obiektach. Dwa fotele na pierwszym planie oraz te światła widoczne w tle.